Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Państwo Ministrowie. Droga wojewódzka E7 na terenie województwa świętokrzyskiego na odcinku Kielce-Skarżysko-Kamienna ma parametry drogi ekspresowej. Budowa tego odcinka była realizowana za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Pozostał odcinek Skarżysko, granica województwa mazowieckiego, odcinek około 10-9 kilometrów, zostały wykarczowane lasy w wysokości 45 hektarów. I to się stało w 2009 roku i od tej pory, Szanowni Państwo, inwestycja stoi. Podobna sytuacja jest z inwestycją 19-kilometrową, jeżeli chodzi o odcinek Jędrzejów, granica województwa małopolskiego. I moje pytanie brzmi, i kieruję tutaj do pana ministra, kiedy Okręgowa Dyrekcja Dróg Publicznych i Autostrad otrzyma decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej zarówno na odcinku Jędrzejów, granica województwa małopolskiego, i Skarżysko-Kamienna, granica województwa mazowieckiego. Dziękuję.